Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie Jarosław z Krakowa. Część na wtorek. Władze i zwierzchności, część pierwsza. Biblia przedstawia nasz świat jako znajdujący się pod panowaniem złych mocy, starających się kierować nami i ostatecznie doprowadzić nas do zagłady. Wielki bój jest niejako wynikiem działania Bożego przeciwko tym mocom. Dobrą nowiną jest to, że gdy Jezus złożył siebie na ofierze za nas, zwycięstwo nad mocami zła zostało przypieczętowane. Choć walka trwa nadal, bój jest dramatyczny i rozgrywa się na oczach całego wszechświata, a dwie strony walczą z całą energią. Jednak zwycięstwo już należy do Wszechmogącego. Zwycięstwo ostateczne, w którym możemy uczestniczyć przez wiarę. Przestudiuj następujące wersety, co te wersety mówią o realności wielkiego boju, jakie obietnice i nadzieje dla nas są w nich zawarte. Pierwszy list Jana, 3:8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 5:19. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Ewangelia Jana, 12:31. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ewangelia Jana, 16:11. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. List do Efezjan, 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. List do Kolosan. List do Kolosan, 1:16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. I list do Rzymian, 8:38-39. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wielu ludzi XXI wieku kieruje się wyłącznie tak zwanym naukowym światopoglądem. To znaczy, że analizuje rzeczywistość wyłącznie lub przede wszystkim z naturalistycznego punktu widzenia. Jedynego, jaki uważa za słuszny. Dla tych ludzi pogląd, iż świat znajduje się pod wpływem mocy zła i jest zdominowany przez wrogie ludzkości zastępy demonów, jest przeżytkiem, reliktem epoki zabobonów i niewiedzy.
Jednak Biblia na przekór temu trendowi przedstawia wrogie siły złożone z demonicznych władz i zwierzchności jako część rzeczywistości naszego świata. Choć biblijny światopogląd uwzględnia koncepcje naturalistyczne i naukowe, z pewnością nie opiera wyłącznie na nich wizji całokształtu rzeczywistości. Biblijna wizja świata jest dostatecznie szeroka, by obejmowała zarówno elementy naturalne, jak i nadnaturalne. Na przykład w liście do Rzymian, 8 rozdział, 38 werset, list do Rzymian, 8 rozdział, 38 werset, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce. Greckie słowo przetłumaczone jako potęgi niebieskie, to archai, słowo to można się odnosić do świeckich władców, jak również nadprzyrodzonych mocy, które usiłują sprawować panowanie nad ludźmi. W Efezjan 6,12 wyrażenie władcami tego świata ciemności może być także przetłumaczone jako światowi władcy tej ciemności. Paweł najwyraźniej nawiązuje do osobowych złych duchów, które w jakimś stopniu sprawują władzę nad światem. Porównaj wyrażenie władca, książę świata, odnoszące się do szatana. Osobowa natura diabła była oczywista także dla autora Apokalipsy Jana. Jak realność wielkiego boju przejawia się w twoim życiu? W jaki sposób odczuwasz te zmagania? Skoro otrzymaliśmy obietnicę daną nam przez Chrystusa, w jaki jedyny sposób możemy zostać pokonani przez siły ciemności? Dziękuję.